Spotkań, że tracimy bramki w końcówkach. My jesteśmy liderem, tak? No jeszcze nie wiadomo jak długo, ale czujecie, to była taka radość właśnie też z tego, że jesteście liderem? Tak, w końcu nam coś zapaliło. No, zostały dwa mecze. Chcielibyśmy teraz w czwartek z Jagiellonią wygrać, no i myślę, że w Krakowie wszystko się będzie w ostatnich minutach toczyło. Chciałem też Ciebie zapytać o to, jak podchodzicie się do tego spotkania. Wiadomo, ważne punkty, ale też jako spotkanie derbowe miało to dla Was znaczenie? No derby się rządzą swoimi prawami, ale myślę, że zawodnik grający w Ekstraklasie nie może patrzeć, czy to derby, czy nie. Dla mnie osobiście każde spotkanie jest ważne, daje siebie wszystko, więc nie było mowy o żadnym odpuszczaniu, czy to Zagłębie, czy inny zespół. Jak Ci się grało na tej pozycji dzisiaj? Wyręczyłem Sepka Mile, asystowałem, choć ja nie jestem od asystowania, tylko strzelania, ale fajnie, że Mateusz strzelił i wygrywamy, ważny mecz. Świetnie zaczęliście i świetnie też zakończyliście tą pierwszą połowę. Tak, trener powiedział, żeby pierwsze minuty były tak jak w Lubinie, że będziemy wygrywali, ten mecz się idealnie dla nas ułożył. 1-0 i myślę, że pierwszą połowę kontrolowaliśmy, dobicie rywala w 45 minucie, no i mecz się dla nas idealnie układał. Mecze z Zagłębiem idealnie Wam leżą, bo ostatnie wyniki, no to tylko pogratulować. Tak, no Arek Woźniak mówił, że żeby mistrzem nie został tylko Śląsk, więc ja mu gratuluję tej wypowiedzi, no ale niestety oni kolejny mecz z nami nie wygrywają. W tej ostatniej minucie tam był ostry faul na Tobie, to było zagranie pięścią Banasia?
Tak, ale przeprosił mnie zawodnik Zagłębia, nie widział mnie, wpadł całym impetem na mnie, poleciała mi krew w nosa, ale derby to derby i ja nigdy nie poddaję się i walczę do końca i krewka poleciała, nic więcej. Uważasz, że to powinna być czerwona kartka, czy tylko żółta z twojej pozycji? Nie, no myślę, że czerwona kartka nie powinna być, nie wiem w ogóle, czy to sędzia gwizdnął faul, czy nie, bo leżałem z boku, czekałem na masażystę, a tak jak mówię, walczy się na boisku, nikt nie ustawiał nogi, chyba to dzisiaj było widać. Dzięki. Na pewno, jesteśmy źli na siebie, rozczarowani, no bo tak jak powiedziałem, przespaliśmy pierwsze minuty i ułatwiliśmy grę Śląskowi. Goniliśmy ten wynik do końca i szkoda, że nie udało się chociaż punkt stąd wyjść. Ale ostatnio jesteście w dobrej formie, dzisiaj to też pokazaliście. Widać, że Śląsku drużyna, która walczy o mistrzostwo, tą różnicę twoim zdaniem w tabeli było dzisiaj widać na boisku? Nie, na pewno nie, no Śląsk wygrał to spotkanie i cieszy się z trzech punktów, aczkolwiek no Śląsk w tamtej rundzie grał dużo lepszą piłkę, w tej idzie im jak po gruzie, aczkolwiek no my zagraliśmy dobrą drugą połowę i szkoda, że tylko drugą. Właśnie, ta chyba szybko stracona bramka, nieco was nie tyle zaskoczyła, co gdzieś pokrzyżowała się szybciej. No na pewno, tak jak powiedziałem, w pierwszych minutach Śląsk ma dwie, trzy sytuacje, z czego wykorzystuje jedną i ustawia sobie grę pod siebie, może grać z kontry. Dla nich to bardzo dobra gra, no my musimy się otworzyć i gonić ten wynik. Dzięki. Zgadza się, zmusiliśmy do błędu i cieszymy się, że tak się nam spotkanie ułożyło. Graliśmy agresywnie to, co cały czas gdzieś tam próbujemy i cieszymy się z tych trzech punktów, bo były dzisiaj to bardzo ważne punkty. Ale co mogę powiedzieć, musimy się teraz skupić na kolejnym spotkaniu, zdegenerować się po tym dzisiejszym spotkaniu ciężkim i walczyć w czwartek o kolejne trzy punkty. Macie patent na Zagłębie, no bo kolejny mecz, kolejne zwycięstwo. To znaczy na pewno kolejne zwycięstwo Zagłębie cieszy, tym bardziej to są derby, ale dla nas każde spotkanie jest ważne, tym bardziej, że ostatnie dwa remisy troszkę punktów straciliśmy. Cieszymy się z tych trzech punktów dzisiaj, bo pokazaliśmy, że walczymy i tak jak w każdym spotkaniu, dzisiaj to troszkę może lepiej wyglądało, lepszy dzień mieliśmy też przy okazji może co mogę powiedzieć, najważniejsze trzy punkty dzisiaj były. Każdy się nawzajem wspierał, o to chodzi, żeby tak w zespole było. Ta bramka strzelona przez Zagłębie wkradła trochę nerwowości w końcówce spotkania, a mogliście mieć piłkę meczową, bo Piotr Celeban strzelił w poprzeczkę. To znaczy zgadza się, mieliśmy kilka niezłych kontrataków. Szkoda, że ich nie wykorzystać, bo na pewno to spotkanie byłoby tak naprawdę już... Zagłębie by nie widziało szansy, bo jeżeli byśmy szli na 3-0, no to myślę, że ten mecz by już był poukładany. A tak to gdzieś tam jedna piłka, strzeli na 2-1 i nie mieli do stracenia, więc cały czas atakowali, napierali na nas, my próbowaliśmy z kontry gdzieś wyjść i na szczęście nam się udało to doprowadzić do końca i z tego się cieszymy. Dziękuję.